Na film zaprasza Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Bydgoszcz z początku XX wieku nie bez powodu nazywana była Małym Berlinem. A ja nazywam się Artur Dobiegała i zapraszam do wspólnego odkrywania historii. Zresztą uczciwie mówiąc, wcale nie takim małym. W dobie pruskiej miasto zwiększyło populację jakieś 90 razy. Oszałamiający wynik. Na zaszczytne miano, jak wolą inni przezwisko, Gród nad Brdą zasłużył sobie doskonałą architekturą. Realizowano tu projekty najlepszych twórców, zarówno miejscowych, jak i berlińskich. Ale nie tylko. Pruska Bydgoszcz to ważny ośrodek umacniania kultury i wpływów niemieckich. Jeden z silniejszych na wschodnich rubieżach. Opowiedzmy o czasach, kiedy nawet prace nad uprawą ziemniaka, kartofla, wpisywały się w politykę germanizacyjną. Choć silnie zniemczona, miała Bydgoszcz polskie serce. Do ognia patriotycznej żarliwości dorzucali członkowie licznych polskich stowarzyszeń. Wydawca dziennika bydgoskiego czy członkowie miejscowego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego Soku. Nawiasem mówiąc, bydgoskie gniazdo należało do najstarszych w zaborze. Poznajmy jednego z wybitniejszych bydgoskich patriotów doby pruskiego ucisku. Jego doczesne szczątki spoczęły tutaj 13 czerwca 1909 roku. Urodzony w marcu 1881 roku Emil Warmiński, pierwszego patriotycznego olśnienia doznał ponoć podczas studiów w Berlinie. Wówczas to jeden z profesorów z wyraźną pogardą i obelżywością odnieść się miał do polskich studentów. Po powrocie do rodzinnego miasta pan Emil wstąpił do miejscowego Sokoła. Przyczynił się do powstania Towarzystwa Kupców, założył bibliotekę i czytelnię dla dzieci. Zasłynął jako pierwszy lekarz, który w budynku, w którym prowadził praktykę, wywiesił polskojęzyczną tabliczkę. Wreszcie zorganizował i współfinansował Dom Polski, o którym szerzej później. Patriotyczny dorobek świętej pamięci 28-letniego Emila powinien zawstydzić każdego, kto przekroczył 30 i jeszcze niczego nie zrobił dla ojczyzny. Wybuch wojny rozbudził wśród polskich bydgoszczan tłumione wcześniej nadzieje. To na osłodę trudnej codzienności, pełnej biedy i wyrzeczeń. Administracja miasta z burmistrzem Wolfem na czele coraz dobitniej zdaje sobie sprawę z niemal frontowego położenia Bydgoszczy. Wszak działania wojenne toczą się niekiedy zaledwie 100 km od granic miasta. Rada Miasta upoważnia Wolfa do podjęcia 500 000 marek z Banku Rzeszy, które to posłużą jako kontrybucja wojenna na wypadek zajęcia miasta przez Rosjan. Wojenna bieda i trudności z zaopatrzeniem dają się we znaki. Szczególnie tu, w zasobnej dotąd Bydgoszczy. Z pamiętnika nadburmistrza. Zastanawia mnie, skąd biedniejsza ludność bierze środki do życia. Pozostaje to dla mnie tajemnicą. Może i lepiej niż i dla nas zostanie to sekretem. Podczas zajęć szkolnych młodzież uczona jest, jak efektywnie hodować króliki, natomiast mięso wronie reklamowane jest jako równie dobre co gołębie. Trudna sytuacja odbija się również na funkcjonowaniu redakcji Dziennika Bydgoskiego. Pismo poddawane jest prewencyjnej cenzurze. Brakuje także papieru. Mimo wielu przeszkód gazeta ukazuje się przez całą wojnę. Wszystko dzięki determinacji Wincentyny Teskowej, żony powołanego do wojska redaktora Jana Teski. Pierwszy, poważniejszy przełom przynosi listopad 1916. Słynnym aktem mocarstwa centralne składają propozycję powołania marionetkowego Królestwa Polskiego. Redaktor Dziennika Bydgoskiego nie ma złudzeń. Płaszcz to wprawdzie na miarę całego narodu skrojony i nieobrębiony, ale mamy obietnicę, że w wojennym warsztacie wykończony zostanie. Przełomowa jesień wstrząsnęła Bydgoszczą po 2 latach. Z Kiloni przez Lubekę, Monachium, Brunszwik i Berlin rewolucja listopadowa dociera do Bydgoszczy. 9 dnia miesiąca abdykuje cesarz Wilhelm II. Manifestanci pod czerwonymi sztandarami kłębią się na ulicy Gdańskiej. Zdobywają więzienia, a na ulicach dochodzi do potyczek. Ma miejsce próba zamachu na życie generała bydgoskiego garnizonu pana Krauzego. Widząc, co się święci, dowódca umyka z miasta w cywilnym przebraniu.
Powołana w Bydgoszczy na wzór innych miast Rada Robotniczo-Żołnierska nie wypełniała roli reprezentanta miejscowych środowisk polskich, nawet robotników. Niebawem więc powołana zostaje Polska Rada Ludowa z doktorem Bizielem na czele. Kolejny lekarz patriota odgrywa doniosłą rolę w historii polskiej Bydgoszczy. Plan powszechnego powstania, które ogarnąć miało ziemię polskie pod zaborem pruskim, nie wypalił. Eksplodowała tylko Wielkopolska. Bydgoszczanie zaangażowali się w zryw, licząc na to, że jego zasięg obejmie miasto nad Brdą. Uzbrojenie wykradano z koszar i wykupowano za żywność od zdezorientowanych pruskich żołnierzy. Broń ukrywano m.in. tutaj, w czeluściach posępnych mauzoleów. Po zdobyciu przez powstańców Wielkopolski i Nowrocławia bydgoscy Niemcy wpadają w panikę. 4 i 5 stycznia 19 roku dochodzi do rokowań zwołanych przy dzisiejszej ulicy Jagiellońskiej 3. Stronę polską reprezentuje Wojciech Korfanty. Niemcy dopinają swego, nakłaniając stronę polską do opuszczenia Nakła i zachowania nienaruszalności linii kolejowej Toruń-Bydgoszcz-Piła. Bydgoszczanie nie rezygnują z ambitnych planów rozpętania zamieszek w swoim mieście. Nastroje studzi szanowany prawnik i zasłużony działacz niepodległościowy Melchior Wierzbicki. Nawiasem mówiąc, kujawska Bydgoszcz to jedyne miasto w Polsce, które poszczycić się może grobem nieznanego powstańca wielkopolskiego. Na chwilę jeszcze wróćmy do postaci doktora Biziela. Doktor Biziel, postać niezwykła, zasłużony patriota, szanowany lekarz. Panie profesorze, prosimy powiedzieć o tym, jaki udział w wielkopolskim zrywie miał doktor Biziel właśnie. Zadaniem było leczyć tych rannych i tu trzeba to także uczciwie powiedzieć. Ranni byli i po jednej, i po drugiej stronie, czyli byli to Polacy i byli Niemcy. Biziel był lekarzem lecznicy miejskiej, która mieściła się przy ulicy Gdańskiej i ratował, bo to jest przecież obowiązkiem lekarza, człowieka, który pomocy potrzebuje. Leczył więc rannych żołnierzy niemieckich i leczył powstańców. To jest jedna strona zagadnienia, ta oficjalna, ale była i druga. Przecież w armii pruskiej, czy szerzej w armii niemieckiej, służyli Wielkopolanie, służyli Polacy. Doskonale wiem, że historia to sprawa złożona. Proszę powiedzieć, jak wyglądał ten mniej znany aspekt działalności doktora Biziela. No właśnie, to jest niezwykle ciekawa rzecz. Mianowicie w Bydgoszczy były miejsca w kamienicach prywatnych, gdzie ukrywano dezerterów, czyli powstańców, którzy swój rodowód wojskowy ciągnęli z armii pruskiej i niemieckiej, którzy znaleźli się w powstaniu, no ale patrząc na drugą stronę, to byli dezerterzy. No więc działalność Biziela i innych patriotów bydgoskich skupiała się, żeby tych ludzi ukryć, a jeśli byli ranni, to trzeba ich leczyć. I w tym zakresie, tu jest ta piękna, rzekłbym, działalność Jana Biziela, że w prywatnych mieszkaniach, pomieszczeniach, często były to piwnice, gdzie nie tylko ukrywano, gdzie nie tylko wystawiano fałszywe dokumenty, ale także przeprowadzane, jak znamy to z relacji i opisów, przeprowadzano także operacje. Bo zapomnieć nie można, że Jan Biziel, jak w tamtych czasach się zresztą działo, lekarze byli wszechstronni. On na przykład praktykował po studiach medycznych w hełmie u sławnego chirurga Rydygiera, a więc miał także umiejętności chirurga i wielu tych powstańców leczył. Wiosna roku 19 przynosi coraz to bardziej krzepiące wieści dla Kujawian. Okoliczna niemiecka ludność w obawie przed utratą swojego miasta dozbraja się. Niemcy nie godzą się z nowinami napływającymi z Wersalu. Zwiększa się liczba antypolskich incydentów. Nabrzmiała sytuacja znajduje kulminację w zajściach z 17 sierpnia, kiedy to dzikie, rozwścieczone hordy grenzschutów wdzierają się do domu polskiego podczas trwającego właśnie przedstawienia. Dochodzi do bijatyki, a zgromadzeni Polacy zostają obrzuceni granatami. Ginie i zostaje rannych kilkadziesiąt osób. Jakby tego było mało, niemieckie bojówki okradają kobiety z biżuterii, a na odchodne kradną bufet, aby posilić się po barbarzyńskiej akcji. Zgodnie z postanowieniami konferencji pokojowej Bydgoszcz ma być Polska. Zaplanowano by z początkiem stycznia w hotelu pod Orłem powołać biuro do spraw przyjęcia wojsk polskich.
14 stycznia 1920 roku komisarzem generalnym rządu RP na miasto Bydgoszcz zostaje prawnik Jan Maciaszek. To jemu przypadnie w udziale zaszczyt przejęcia administracji z rąk pruskich. Co też nastąpiło 19 stycznia 1920 roku? Burmistrz Wolf przekazał klucze do bram Bydgoszczy Maciaszkowi. Przezorności nowych polskich władz zawdzięcza Bydgoszcz spokój i ład w tamtych przełomowych dniach. Doszło jedynie do pomniejszych incydentów. Apelowano. Przede wszystkim nie pozwalajcie wychodzić dzieciom waszym poza dom, bo każde niebaczne słówko albo zachowanie mogłoby wśród wychodzących wojsk wywołać rozgoryczenie i stać się pożałowania godnych następstw powodem. Ulicą Szubińską wkraczają do miasta pierwsze polskie oddziały, dowodzone przez podpułkownika Witolda Butlera. Ulicą Kujawską ciągną żołnierze z 6. Pułku Strzelców Wielkopolskich. Wreszcie są. Godzina 10.40 pamiętnego 20 stycznia 1920 roku przechodzi do historii. I tak długo pamiętana będzie, jak długo stara Kujawska Bydgoszcz leżeć będzie w granicach Rzeczpospolitej. Oddajmy głos doktorowi Bizielowi. Wyście kość z kości, krew z krwi naszej. Witamy orła polskiego z tego miejsca, w którym stał posąg tego, który okuł nas w pęta niewoli. Rekonstrukcję tych wydarzeń będzie można zobaczyć 19 stycznia bieżącego roku. Wówczas to burmistrz Wolf ponownie przekaże klucze do bram Bydgoszczy panu Maciaszkowi. Dwa dni po uroczystym przejęciu miasta do Bydgoszczy zawitał generał Dowbor Musinicki. Nad Brdę dotarł pociągiem. Rynek i główne ulice były ponoć nawet piękniej udekorowane niż poprzednio. Ledwie kilka lat później, dziękując opatrzności Bożej za powrót Bydgoszczy i całego Pomorza do macierzy, wystawiono ten imponujący pomnik.